Dzień dobry, moi mili Mugole. Witam was w kolejnym odcineczku z Hogwarts Legacy. Tak, i teraz pójdziemy dokończyć właśnie próbę Rockhama. Więc no, pierwsza próba, no, trzeba będzie zawalczyć z tym bossem, co ostatnio walczyliśmy. No, ale no, mam nadzieję, że nam się uda. Pamiętajcie o tym, że tanie gry możecie znaleźć w linku w opisie na Instant Gaming. Więc lecimy. No, tu będzie się działo. Wow, dobra. Bo nie tutaj. Ej, odejmie to. Ej, ale ja tu Confringo jeszcze robiłem. Dobra, dawaj to. Pięknie załatwione. Dobra, teraz przyszła pora na bossa, więc mam nadzieję, że nam się uda go pokonać. Wow, dobra. Pyk. Dobra, dajemy. Wow. Hej. Ej. Dobra. Ej, to było nie fair. Dobra. Dobra, weźmy to. Wow. Załatwiony. Uff. Weźmy to, co możemy. Powiem wam, no, ta walka z bossem, no, taka. Nie powiem, no, ciekawa. Bardzo.
Revelio, tutaj nic nie ma, dobra, lecimy dalej. O, powiem wam, że dobrze się przydały te miksturki. Nawet nie wiem, na jakim poziomie trudności gram. Tak szczerze mówiąc. Nie mogę tak? Dobra, weźcie jeszcze mi tutaj, dajcie i przeróbmy coś. Levioso to nie to. Depulso to jest odpychanie, dobra. Depulso na pewno nam się przyda w przyszłości. Reparo nie. Zaklęcie zmieniające też nie. Aha, to. To chciałem tutaj dać. O. Dobra. Nie możemy. Another pensive. Revelio. Tam jest jakaś skrzynka. A z tej strony. Dobra, najpierw weźmiemy sobie skrzynkę, bo coś podejrzewam, że za chwilę nie będę mógł nawet skrzynki sobie wziąć, to nie? Tak może być. Ja wam to mówię. Ja się znam na tym. No. Przez łapy nie mógł przejść. O, szalik. No to sprawdzamy te wspomnienia. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The trout was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Mm. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here.
No dobra. A mam wyjście. Revelio. No cały czas będziemy musieli tego. That must be the way back to the map chamber. No dobra, wychodzimy. I co, wejdziemy teraz do naszego pokoju? Ano? Aha, wyszliśmy i wróciliśmy, brawo. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. No. Znam pana chyba skądś. Znam pana. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Hmm. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. No, szkoda trochę. We shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor, the name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hmm. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. No dobra, no to będziemy musieli teraz się pouczyć. O! No dobra, pogadajmy z nim. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Okej. Oto obrońca, dostaliśmy achievement. No i mamy jesień już. Szybko ten czas leci właśnie w Hogwardzie. Bardzo. My jeszcze mamy zimę. Kiedy to nagrywam. No dobra. Czyli teraz jakie mamy misje? Misja ukończona. Próba profesora Rachmuna. Albo jak mu tam. Dobra, może coś sobie zjemy. I tak, pierwsze co, ja bym sobie poszedł zobaczyć, jakie tutaj mamy misje. Aha, no dobra, tu jest porozwijać, ale... Arresto momentum? Poćwicz latanie przy wieży Krimberch. I latanie przy wieży... Co? Aha, tutaj, dobra. No to polecimy tam. Myślę.
że można, ale słowem poczty musimy sprawdzić. No dobra, takie coś. Okej, okay, co my mamy to następne? Alohomora. O, to by nam się przydało. Zajęcia o zwierzętach też nam się przyda. To są misje główne oczywiście. Oblot to jest dodatkowa misja. I dostawa tak samo. Ale zadanie od Conway, a później byśmy to zrobili. Dobra, więc najpierw polecimy sobie właśnie polatać koło wieży. Ale żeby się stąd wydostać, to najlepiej to będzie po prostu się telepnąć. Telepniemy się i od razu sobie wskoczymy na miotłę. I se polecimy. Once you have completed the tasks I've set for you, I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Aha. No dobra, musimy tutaj przebić te wszystkie balony, żeby po prostu mieć tutaj kolejną. Dobra, ja chcę tutaj tak. Pyk. Tu jest zagadka Merlina. There we go. Kolejna jest tam. Dobra, ale my sobie wylądujemy tutaj i sobie zrobimy tą zagadkę Merlina. Q i B. I know a Merlin trial when I see one. Użyjmy i zobaczmy. Co to będzie za nowość? No dobra. Rebellion. No i dobra, mamy jedno. A tu widzę, że coś tu jest. No i chodźcie tu. I chyba jeszcze jedno, co nie? Tak, tutaj. Tylko skąd by ty wziąć kamienie? O, królik. O kurde. Dobra, kasę weźmiemy tylko. Nie, nie to, to. Akio.
No, dajecie. No i mamy zagadkę Merlina wykonaną. Pięknie. No i teraz co? Ja wskakuję na miotłę. I lecimy tam. Dajesz tą miotłą. Szybciej. Nie chcę mi się z nimi babrać. Bo tutaj widzę następną zagadkę Merlina. I szybko sobie opadniemy. Bo jak tutaj mamy zagadkę Merlina, więc warto by było od razu też tę zrobić. No, bo punkty się zawsze przydadzą. Dobra. Bierzemy tak. My już znamy te zagadki wszystkie chyba. Lumos. Lumos, lecimy tutaj. Tu wsadzamy ten Lumos. Tak. O, tam jest... Chociaż umiem pływać. Chociażby złoto. Lumos. Lumos do kolejnego. No i mamy wszystkie. No i kolejne, tak? Ile już mamy? Chyba za niedługo będziemy mogli mieć nowy... ten. Nowe sloty, tak? Na dodatkowe rzeczy. Bo według mnie to było bardzo fajne. Jakbyśmy tak nagle mogli właśnie wziąć sobie te sloty i zobaczyć. Dobra, więc tak, kolekcję. Musimy wejść, tak? Kolekcję, nie, śmiercozercy. Jezu, ile tego tu jest? Dobra. Jakieś bossy, nie bossy. Dobra, jakieś peczka dane. Okej. Talenty na pewno nie. Misje, sowa, poczta, wyzwania. Wyzwania Merlina. Eksploracja. O, tutaj mamy przebić balony lecące na montle. Na miotle, okej. Okay. Ukończone. Mamy to zebrane. Aha, dobra. Jeszcze 7. No. Trochę tego jest tutaj, tych wyzwań. No, ale to powiedział, że będzie łatwo. To jest po pierwsze. Dobra, teraz weźmy sobie talenty. Myślę, żeby czarną magię tutaj... A nie, czarną magię mamy zrobioną. Dobra, czyli podstawowe. Co to jest? Szybkość. Wykup talent. No, szybciej znikać. No dobra. O, to będzie bardzo dobrym talentem. Bo to jest kolejny nasz czwarty taki zapasowy właśnie zapas po prostu tutaj by można było powiedzieć. Artefakt myślę ten. Wskazówki Jackwada. No dobra. Zapiski uzdrowiciela. Aha, no dobra.
Misje, wyposażenie. W wyposażeniu mamy co? Nowy szalik. O, tutaj jest znakomita, znakomita. To jest dobrze skrojony, ale za to wyższy ma wyposażenie. No dobra. Czy możemy go przebarwić? Tak, możemy go przebarwić. Czyli oczywiście weźmiemy sobie taki fajny. Nie da się jakichś lepszych. No dobra, niech już będzie ten. Coś jeszcze tutaj zdobyliśmy? Chyba nie. Więc okej, teraz lecimy właśnie zobaczyć. To co mieliśmy, czyli tam musimy te 400 metrów. No pewnie nam się coś tutaj przyda za chwilę. I myślę, że na następne pójdziemy sobie po prostu na lekcję. Tutaj długo. Da się to zrobić. That's it. Wow. Powiem wam, ładnie to wygląda. Co to jest za chata tutaj? Tutaj jest śmiercożerca jakiś. Śmiercożerca. Raczej. Tu jest coś ciekawego, na pewno. Tu są motyle. O, 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 o. Podążaj za motylami. No dobra, lecę za motylami. O! Co to jest? Kolekcja zaktualizowana, średnio... O! No to fajnie. O! Pociąg jedzie. No i przejechał sobie. Tu jest jakieś miejsce wilcze. No, ale tutaj też będziemy mieć balony, które możemy od razu też rozwalić, bo w przyszłości pewnie będę musiał je rozwalić. No, takie są misje, no dziwne. Dobra. Coś tutaj jest. Dobra, ale my tutaj nie będziemy wlatywać. Tylko my może się udamy do profesor w misji. O, tutaj było jeszcze ten. Dobra, o, migówka Merlina. Okej. Ale czy my nie mieliśmy tutaj misji niedaleko? No dobra, musimy wrócić do Kingen. Dobra. Z marki Trolla. O, The Pulse, no to też by można było. To weźmiemy. Gdzie to było w tym miejscu? A tutaj, więc też niedaleko nas. To możemy tam polecieć, co nie? Bo według mnie, no od razu oddamy to, będziemy mieć hajs. Więc, no, co by tutaj ukrywać? No będziemy mogli coś kupić, tak? Jakieś nowe rzeczy.
to wrogów jest pełno. I tutaj też jest zagadka Merlina. That Pippin should have been here by now. Dobra, pogadajmy z nią. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. What the elixir? Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. No dobra. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Wypij eliksir niewidzialności. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. No. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. No dobra. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Okej. Okay. Zobaczmy, co ona ma. What are we looking for today? Kurde, trochę drogo ma to. Ja se sam to zrobię po prostu. Thank you for stopping in. I appreciate it. Dobra, mamy tutaj jeszcze nowy ten. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your... Malwa. Nie mam malwy. Oj. O, dobra, to zbierzmy. Korzeń imbiru. No dobra. Zobaczmy, co ja będę mógł sprzedać jej w ogóle w handlarza. Co będę mógł tutaj posprzedawać? Najpierw bym musiał wejść chyba w inwentory, co nie? Bo według mnie, no to... Dobrze skrojony. Wszystkie dobrze skrojone wysprzedam. Rękawice. Ten znakomity bym mógł sprzedać jeszcze. Ale z szat. Co my tutaj mamy? Znakomity. Dobrze skrojony siódemkę i... Dobrze skrojony ten. Dobra. Okej, no to sprzedamy to. Nie ukrywajmy. Przyda się. Likewise. What can I help you with today? Ja chcę tylko te towary sprzedać. What are we looking for today? Dobra, czyli tak. To sprzedaję. This will do just fine. Thank you.
Ja chyba rękawice sprzedałem, które nosiłem. Aj, jestem bardzo dobry, co nie? W tym, żeby sprzedać to, co noszę. No dobra, to też sprzedamy. Okej, mamy prawie 2000 ajsu. Thank you for stopping in. I appreciate it. I tak. Ale honmory nie mamy tutaj. Ale za to weźmiemy sobie tak. Tu okulary. Revelio. To chyba był ul. No. I co to mamy? Ule. No dobra. Ale jak sobie wyjdziemy tutaj... To jeszcze coś było? O właśnie. Right out of a storybook. That reminds me, I'm to pick up some cabbage. A z tyłu jest skrzynka. No, księga przepisów na eliksiry. O. Tam jest jeszcze. Pyk. Mamy to. Pochyły dom. Prawie jak Brusson. No dobra. Wejdźmy tam, okradnijmy wszystko. Dziękuję, dziękuję. Zjedzmy sobie. Pyk. Tutaj coś mamy. Wór. Na śmieci. Znakomite peleryny. Revelio. Coś jeszcze tutaj musi być chyba. A jak tam wejść? Czy tu mogę jakoś inaczej wejść, czy co? Czy tędy tylko? Jak zwykle, co nie? Wszystko jest pozamykane tak, żebym nie mógł wejść. Uwielbiam to. Dobra, jeszcze mamy tutaj tą miejscówkę. Tutaj jest skrzynka. No, przejdź. Dzień dobry. Rękawice. Tu mamy wór. I tu mamy rękawice. Zawsze trochę więcej, co nie? No to teraz się możemy udać do naszej profesor, żeby się nauczyć magii. Do Hogwartu. Wróćmy. I to jest tak. Szydło z dzwonnicy, nie. Porozmawiaj z Grindelten. O zwierzętach. Ale ja chcę tą misję naszą zrobić. Dobra, nagrodę Alchmora. Depulso. Aha, dobra, to muszę zrobić. Czyli mapa. I chyba to jest to. Nie, to są zwierzęta. No to będę musiał tutaj wyjście.
tutaj się telepmy. Nie będę już lecieć, co nie, bo to jest takie... Z jednej strony bardzo ładne, bardzo fajnie się lata. Nie powiem, no... By można było po prostu latać i latać. Ale... Tak szczerze... To powiem tylko, że... No fajnie, 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 wszystko fajnie, ale... Jakby tutaj się dało troszeczkę ulepszyć tą miotłę bardziej. Dobra, nie ten przycisk. Zamiast B, to ja sobie wziąłem i kliknąłem V, to nie? Welcome back. Have you reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Oh. Precise, deliberate movements. Dobra. Agresor momentum. Mhm. A, to jest taki freeze. Very good. Dobra, to weźmiemy sobie ten agresor momentum. Practicing your new agresor momentum. That's it. Keep it up. Agresor momentum. Well done. You are on your way to mastering agresor momentum. Professor, do you have a moment? Yes, what is it? No weźmiemy ten Quidditch. I heard you mention the Toyohashi Quidditch team. I did. The Toyohashi Tengu are from Japan. Dominant, known for their rigorous training. They practice near the Mahutokoro School of Magic, often battling both tempestuous seas and violent storms in addition to each other. Tournament play is almost always easier for the Tengu than their training sessions. I take it you're a fan. Fan? I was being groomed to play on their team. Oh. And I would have been a Tengu, if not for a bit of bad luck. Jaki pech. If you were that good, I can't believe a bit of bad luck could end your entire Quidditch career. I was excellent. My ability on a broom had nothing to do with what happened. I was betrayed by someone I trusted. Myself. I did not see clearly, and I paid a dear price. My best friend Asuka and I were being groomed to play on the team together. I as keeper, and she as chaser. She was breathtaking. She once corkscrewed through three players and scored before they even turned their heads. But as tryouts for the Tengu got closer, she panicked. I did not realize the extent of her panic until it was too late. She wanted so desperately for both of us to play together that she had slipped Felix Felicis into our tea before we were to show them our skills. Kurde. Felix Felixium to jest płynne szczęście. Liquid luck. That's illegal, isn't it? It is indeed. I knew within minutes that something was different. I had never played so well. And Asuka was playing more beautifully than I had ever seen. When I confronted her afterwards, she admitted what she had done. I withdrew from consideration immediately. But it wasn't your fault. You didn't know about the potion in the tea. It does not matter. My flying that day was not my own. I could not live with myself. So, I withdrew and explained to them why. I burned my broom in disgrace. What happened to Asuka? Did she burn her broom as well?
Asuka played for the Tengu for 2 seasons. You didn't report her. Tell them what she'd done. Her fate was not mine to decide. My fate is in my hands, as your fate is in yours. Thank you, Professor. I shall remember what you've told me. No, i to jest dobre. Że właśnie... Arresto momentum. No, arresto momentum. Dobra, więc takie arresto momentum to jest bardzo dobre rozwiązanie, które mamy. Tutaj... Nie chcę z tym chłopem gadać. Pójdziemy sobie może po następne jakieś rzeczy, albo najpierw skoczymy sobie w jedno miejsce, bo trzeba byłoby sobie eliksiry porobić, co nie? A gdzie możemy mieć eliksiry? Sekretne pomieszczenie. Pokój życzeń. Więc lecimy do pokoju życzeń i możemy sobie teraz eliksiry zrobić. O ile mamy na tyle ten do przygotowania, co nie? Dobra. A tutaj jak nam idzie z tym? No dobra, niech tutaj leci. To. Ja sobie jak najwięcej tych eliksirów zrobić, ale ja sobie to zrobię może pomiędzy odcinkami. Co by na to? Więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę, komentarzu, subskrypcji i wpadajcie do linku w opisie, gdzie można się zdobyć taniej gry na Instant Gaming. Trzymajcie się. Hej.